Witam Cię serdecznie, drogi widzu, na kanale Shoteu. kto nie pałuje ten suba, także zostaw subskrypcję. Shut the fuck up! Co Ty mi tu będziesz gadał? Przywitowywałem się i będziemy oglądać sobie Lootboxa. Sonu zniszczyli Helldivers 2. Wróciłem sobie z majóweczki, nie wiem co się za bardzo dzieje, ale słyszałem co odpierdoliło e, studio od Helldiversów i chcemy sobie obejrzeć Lootboxa, który na ten temat będzie mówił. Tyki w związku z kontrowersyjną decyzją Sony i oficjalnie... Kurwa, ale Ludbox to są takie młode chłopaczki. a ja taką dobrą robotę robią. Bagno, miał tego. Pozdrowienia dla chłopaków. Do miesienia. Nie deweloperów na niezadowolenie graczy. Jeżeli więc lubicie Helldivers 2 i chcielibyście dalej grać w tę grę, to będziecie musieli połączyć swoje. E znaczy nie fantasy. studio od Helldivers? No tak, chodzi o to, że Sony ich zmusiło do tego, żeby połączyli z PSN-em. No tak, ja, nie ja, ja wiem. Może źle to przedstawiłem. Masz widzą, widzę, Może rację. Jeżeli jednak tego nie zrobicie, to zostanie wam zabrane prawo do walki o demokrację, przez co niektórzy już zapowiadają swój bojkot poprzez ubieganie się o zwroty pieniędzy, ponieważ PlayStation Network nie... Eee... Znaczy to jest dokładnie ta sama sytuacja, co była w przypadku Tarkowa. Na zasadzie takiej, że y, docelowy produkt, który zakupowaliście, nie uwzględniał tego PlayStation Network, więc oni kurwa muszą wam oddać pieniądze, bo to nie jest produkt, za który płaciliście pieniądze. I będzie w stanie założyć każdy. Część graczy po prostu straci dostęp do gry, a szanse na potencjalne zwroty są nikłe. A poza tym w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie także o darmowej strzelance od Ubisoftu, która w końcu dost... A to jest kurwa syństwo, musicie za PlayStation Network dodatkowy hajs płacić, kurwa, ja pierdolę. Dlaczego nagle Kurwa, cały rynek gamingowy jest taki spierdolony. Czemu kurwa nie może wyjść jedna dobra gra ostatnimi czas, przez ostatnie, nie wiem, pół roku, która nie okaże się pierdolonym skokiem na kasę. Albo ktoś, to miał zajebiście, dobre stanowisko już, kurwa, w branży gier nie, nie odpierdoli czegoś takiego, żeby kurwa rozpierdolić całą swoją renomę. No chuj tu chodzi. Została swoją datę premiery. Z tym jak spamiesz, to ja daję zwrot, mówisz? Wybuchła wokół. Nawet jak przegrałem kurwa parędziesiąt godzin. Hmm. filmani? Na 50 myślę, że na 50 godzinach jestem w stanie zwrócić. Kurwa! A Hej Dives 2 było tak dobrą grą. Ostatnio chciałem wrócić na streamie do tego. Ja pierdolę! Chłop na Twitterze, który miał z 400 dostał, ok Pół ostatnich kontrowersji wokół Take two czyli wydawcy GTA 6, a także trochę nowych informacji odnośnie letniego pokazu THQ Nordi. Ej, chłop na Twitterze, który miał z 400 oddał, ja jeszcze raz próbuję odzyskać, ale odzyskać może jeśli jesteś w kraju, w którym nie ma PSNa no, tak, ale to nie jest kurwa wiesz, to nie... Oni nie mogą zrobić tak, że ty, kurwa, kupiłeś sobie grę. Znaczy, jakby, okej, okay. jakby... Ja wiem, że w dzisiejszych czasach gier się nie kupuje, tylko się je wy, wypożycza, kurwa, od twórców, bo takie jest pierdolenie. No, ale nie mogą zrobić czegoś takiego, że ty im zapłaciłeś pieniądze za, kurwa, dany produkt, a oni nagle znały, zmieniają umowę. Nie mogą, kurwa, tak zrobić, po prostu, niechuj. A swoją drogą, e, widzowie wycwanili się z Escape from Tarkov. Też dostałem przez majówkę taki piękny e-mail, który zaraz wam pokażę, bo wyszedł paczek do Escape from Tarkov. I odex soli dostałem takiego pięknego uh, maila, moi drodzy. Thank you for your uh, patience while we carefully investigated your request. We understand your uh, frustration over a PvE access to your package. We are uh, happy to inform you that according to the latest apology from the Battlestate game CEO, the PVE access will be provided to all EOD holders Edge of Darkness, chodzi uh, o tą edycję, którą ja miałem. Please note that this will be done in waves and gradually, in order to support server capacity. We sincerely hope that this solution addresses your concerns and you will soon enjoy new features from a beloved title. Also, we want to thank you for the continuous support to the game developer, that allows for creating new experiences for all gaming communities. Pierdol się, kurwa. No, nie chcę wspierać takich skurwysynów z kamerów. To, że dali mi dostęp do gry, to nie zmienia faktu, że totalnie zakłamali wszystko, co kurwa obiecali graczom. No, chuj do dupy. Karpczel, dziękuję serdecznie za resubika. Między innymi remake Kotika. Przy okazji wrócimy także do tematu Helldivers, ale tym razem już w troszeczkę przyjemniejszej formie, ponieważ omówimy sobie potencjalny Cześć, duży patch, który może wprowadzać nawet bossów do gry. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Ja nazywam się Damian Ptak, będący prowadzącym kanału Damian Ptak. Mam nadzieję, że mnie ciepło przyjmiecie na tej gościńce, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. A zaczynają... Cześć, Wilia, na... na... dziękuję za resztopika. Witam, witam. witam. W oficjalnym komunikacie od 6 maja nowi gracze Helldivers 2 będą zmuszeni połączyć swoje to Steam z kontem PlayStation Network Nowi gracze Helldivers drwa będą zmuszeni Ale nowi? Czy wszyscy, nie? No wszyscy Jeżeli natomiast nie jesteście nowymi graczami To czas ten zostanie wydłużony do 4 czerwca Podobno... Może... A, dobra, okej okay. W celu ochrony graczy przed griefingiem i nadużyciami dając Sony możliwość banowania graczy, których takich praktyk się dopuszczają oraz dając banowanym graczom prawo do odwołania się. oczywiście są świadomi tego, że nie jest to decyzja, która zadowoli wszystkich, bo w końcu zawsze jest to dodatkowe utrapienie, ale zdaniem korporacji jest to coś, co pomoże w budowaniu siły. Nie jest kurwa, dodatkowe utrapienie, tylko to jest dodatkowy jebany skak na kasę. Innej społeczności, z której każdy może być dumny. Jesus. Wątpię, żeby twórcy spodziewali się aż takiego baklaszu od społeczności, ponieważ gracze nie pozostawili na Sony suchej nitki. Używając przy tym przeróżnych argumentów, między innymi twierdząc, że nie zamierzają tworzyć swojego konta, w usłudze, z której nie korzystają. Pomijając właśnie raz, że nie korzystają, to dwa, no też było paralików z piesenu, nie? Nawet tu jakiś widz to pisał Pają o tym. Korzystać. Niektórzy widzą w tym preludium do odpalenia nowego launchera. PSN nie musisz kupować, tylko konto łączysz? Kurwa, ale kiedyś było, e, był problem z tym, e, że spłaciło się za PlayStation Network, nie było tak? Czy ja z Xboxem popierdoliłem? W którymś trzeba było za internet płacić. A to tylko na PS4. Aha, okej. Okay. Nadal się płaci, ale tylko na konsolach, czyli dobrze mówiłem. Na nie płacisz abonamentu nigdzie. Aha, okej, okay, dobra, dobra. Kurwa, no dobra, to jeżeli ja mam tylko podłączyć konto, to okej, okay, to ja totalnie rage'a zajebałem, bo myślałem, że będzie trzeba płacić typu GOG, Uplay czy Origin, których liczby chyba już wszyscy mamy dość. A jeszcze inni zwracają uwagę na to, że może być to kolejna próba ubezwłasnowolnienia graczy, jak to miało miejsce Chociaż w przypadku poprzedniej dramy z Blizzardem, gdzie w przypadku niezaakceptowania stale zmieniających się w czasie warunków użytkowania platformy, mogli ci zablokować konto z wszystkimi poprzednimi grami, które wcześniej kupiłeś bądź kupiłaś. A ja do tego jeszcze dodam... Znaczy, jakiś... Czyli chodzi o, o jakiś dupochron tutaj. Shredder, dziękuję za resupika. okej. Okay, dobra, to ja totalnie kurwa że zajebałem o coś, o coś innego. Ja myślałem, że na, na PC-cie będziemy musieli dokładnie robić to samo, co płacimy na PlayStation, wiesz? Widzu? że trzeba pamiętać o tym, że usługa PlayStation Network nie jest dostępna dla każdego kraju, bo działa ona tylko w 69 państwach. Więc jeżeli jesteście chociażby mieszkańcami takich Filipin, to, At least to least w Dziękuję w... za to nie w i Nie macie problem. No chyba, że użyjecie do tego VPN-a lub w jakiś inny sposób to obejdziecie, ale zawsze to Chodzi o to. Hackers access personal data of 77 million play PlayStation Network users may Aha, czy jest co chwilę kurwa jakiś leak, tak? Może co chwilkę są jakieś liki, kurwa, stamtąd. To są dodatkowe koszty po waszej stronie. I szczególnie kontrowersyjne jest to, że było to ogłoszone dopiero teraz, a nie na starcie gry, więc czas na zwrócenie zakupu dla wielu graczy już dawno minął. A ci, którzy stracą do niej dostęp, no są pozbawieni możliwości zarówno zagrania w gierki, jak i ubiegania się z dwóch pieniędzy. Twórcy okay. Jonas, Jonasz, dziękuję za 31. Po tym, że miało YouTube, to być dostępne od samego początku, shotem. ale ze względu na problemy techniczne z serwerem, nie sposób było tego wprowadzić na premierę, Natomiast Gracze są nieprzekonani i ja się pod tym podpisuję, bo nawet jeśli takowa sytuacja wyniknęła, to komunikacja twórców w tym temacie była praktycznie zero. Nie no dobra, to już to troszeczkę ja za, za dużego rage'a jeszcze raz powiem, że wyjebałem na samym początku. To trochę zmienia podejście do rzeczy. Eee, kurwa. Jeżeli rzeczywiście mielibyśmy stuprocentową pewność, że zapewni to nam wolność od hakerów na serwerach, to myślę, że aż tak bardzo nie byłbym zdenerwowany z tego powodu. Ale jeżeli sprawa się ma w ten sposób, jak przedstawił tu właśnie chłopak z boksu, nie mam pojęcia niestety, jak się nazywa, że chodzi tutaj o takie bezwłasnowolnienie troszeczkę graczy, ze względu na to, że pewnie jest jakiś kruczek, w który musisz podpisać, że oni będą mogli sobie zmieniać regulamin w czasie trwania jakby umowy, no to rzeczywiście chujnia. A myślę, że na wstępnym powodem może być po prostu zwiększenie sobie popytu na samym PSN-ie, nie? Żeby mogli się pochwalić większymi liczbami. Co nam z wolności od hakerów, jak PSN, to otwarta droga do zajebania konta Steam? Kurwa, w sumie fakt, bo wtedy masz powiązanie ze Steam'em stricte i mają dostęp też do Twojego Steama, nie? Gracze nie no. otrzymali to jest fakt. Ostatecznego ostrzeżenia. Pytanie, jak to się dalej rozwinie, to już czas pokaże. Ale. No masz rację. Skoro jesteśmy już w temacie Helldivers 2, to ostatni rozkaz główny, czyli taki event, będący celem dla całej społeczności, zebrał graczy z powrotem na planety, które wcześniej były wyzwolone, natomiast znowu się stały areną walk z robakami. I tam też gracze odkryli tunele, które wcześniej w grze nie występowały. Przynajmniej w tej części, ponieważ poprzednio w Helldivers 1 mogliśmy już je widzieć, i dlatego. Jego społeczność zaczęła spekulować, że jest to dzieło władców roju, ogromnych i niebezpiecznych terminidów występujących już właśnie w pierwszej części Helldivers. Zresztą nie tylko w pierwszej, bo już w drugiej części, kiedy chodziliśmy sobie po niektórych planetach, mogliśmy obserwować ogromne szkielet tych bestii, które były obecne chociażby na planecie Estanu, bądź na planetach okupowanych przez terminidy. I już Kurwa, szkoda, naprawdę szkoda, bo tak gra się zapowiada zajebiście, No ale rzeczywiście, jak przedstawiliście mi teraz, o co są te <laughs> wszystkie obawy, no, to no, nie zaryzykowałbym stracenia kurwa, nie wiem, mojego steama chociażby, który ma wartość paru dziesięciu tysięcy złotych, nie? No, sorry. Ja w samych skórkach mam 10 koła, nie zaryzykowałbym dla jednej kurwa gry, w której mogę pana robale już wtedy wśród społeczności spekulowano nadejście władców roju. Natomiast dzisiaj po ponad miesiącu dostajemy kolejną wskazówkę mogącą nas ku temu prowadzić. Jednak jak część graczy wskazuje, tunele te były za małe jak na władców roju, więc możliwe, że nie chodzi tu o bosów, ale o coś innego. Coś jak na przykład larwy czy robotnice. Ja natomiast uważam, że mogą być to nadal władcy roju tylko na przykład ich bardziej niedojrzałe ich Młodsze wersje. Jednak niezależnie od tego kto ma rację, wszyscy są zgodni co do jednego, że jest to zapowiedź czegoś nowego, czego w Helldivers 2 jeszcze nie było. Póki co jednak jeżeli nie zraziła was kontrowersja wokół tej gierki i dalej w nią gracie, to radziłbym się jednak trzymać z dala od tych tuneli, ponieważ bardzo łatwo w nie wpaść i utknąć, a na razie jeszcze nic tam ciekawego nie idzie znaleźć. Wydawca THQ Nordic właśnie podał oficjalną datę swojego nowego pokazu gier, na którym zobaczymy wiele nowości. I... Czyżby goticzek w końcu? W odnośnie <laughs> produkcji. Mówimy tutaj o rzeczach takich jak Break <laughs> 1 Remake czy Titan Quest 2, ale co do reszty to twórcy postanowili trzymać język za zębami. Więc nie dowiemy się nic więcej, prawdopodobnie aż do czasu właśnie tego pokazu. A sama prezentacja odbędzie się 2 sierpnia o godzinie 21.00 czasu polskiego i będzie transmitowana na oficjalnych kanałach wydawcy, na Twitchu czy YouTube. Pewnie samemu też to obejrze, może nawet... To jest remaster Titan Questa? Poczekajcie, czekajcie. Ja grałem tylko w pierwszą część. Anniversary Edition. Aha, czyli te Titan Quest 2 to jest. Nie, nie wyszła druga część, tak? Nie, dwójka, okej. Okay. Ja grałem tylko kiedyś przez chwilę w Titan Quest'a, a totalnie mi nie siadł. Eee, nie mój klimat. Gry po prostu. Nie to, że rodzaj gry, tylko jakby klimat mi nie siadał tej gry, strasznie. Missy, no, się... na kanale. Ja Pewnie wiedziałem, że to jest, to jest więcej niż. Odkąd jedna pamiętam. Część. I... Znaczy, myślałem, że jest więcej niż jedna część, o. I kto wie, może w końcu uda nam się zobaczyć jakiś fragment rozgrywki. Dajcie znać, czy będziecie oglądać, czy czekacie, czego się spodziewacie, a tymczasem przejdźmy do nowej darmowej strzelanki od Ubisoftu o dźwięcznej nazwie X Defiant. A jest to nowa gra usługa od Ubisoftu, którą zapowiadano już od jakiegoś czasu, aczkolwiek ze względu na problemy w produkcji przeniesiono premierę z roku 2023 i było o niej bardzo cicho aż do teraz. Jeżeli nie wiecie czym jest ta gra, to już wam tłumaczę, ponieważ jest to FPS, multiplayer na ba Albo strasznie chujowy pais. <laughs> Jeżeli nie wiecie, czym jest ta gra. To... Monika, dziękuję serdecznie. Jest to FPS, multiplayer na bazie arena shootera, który polega na tym, że dwie drużyny. Jest tak kurewsko, jakby wszystkie wizualia przeszkadzają w szybkości tej gry. Widzicie, jak ta postać zajebiście kurwa, wolno chodzi. Wygląda tak bardzo mocno apexowo, tak szybko, kol... kolorystycznie jest bardzo jaskrawa. I kurwa, ta postać chodzi jak jebany słoń, widzicie to? ...po prostu się tłuką w przeróżnych trybach rozgrywki. Cześć, Ubisoft widzę. ma planach rozwijać tą produkcję bardzo długo, a w zeszłym miesiącu zostały zakończone testy serwerów tej gierki, więc wszyscy zainteresowani tym tematem będą mogli sobie niedługo w nią zagrać, ponieważ data premiery tej gry jest planowana na 21 maja i godzinkę 19.00 czasu Polski. Wygląda jak najbardziej typowa gra tego typu i niczym się nie wyróżnia? Fakty. Wola, dziękuję serdecznie za 8 miesiąc. Cześć, cześć. Siedzimy hey, w no tak? Starego tydzień nie było. Kurwa, X Defiance jest jeszcze gorsza, wszystkie animacje są z R6. Ta gra to w sumie R6 dla Mefedroniarzy. Traviks! Z 28, prezydent. dziękuję serdecznie. 6 tygodni i gracze Mam będą mieli dam. do dyspozycji na początek. 12 map 24 bronie z 44 możliwymi dodatkami do nich, 5 frakcji Ale wygląda r no I, i 5 trybów rozgrywki. Potem... Że to jest R6 bez R6, ty chyba, że da się normalnie tam rozwalać ściany i wszystko, czy się nie da. W tym czasie, każdy kolejny pełnoprawny sezon już potrwa 3 miesiące i będzie wprowadzał nowe bronie, frakcje, mapy, a także przepustkę bojową. Roadmap jest rozpisany na cały rok i zawiera... W... Jakby fala miał dziecko z Simsami? Kurwa, mam nadzieję, że nie od 76, bo wyjdzie taka maszkara zajebana, że się już można. ...sobie także nowe mechaniki. A co pokażą kolejne sezony po czwartym, to już jak to mawia Klazyk, opowieść na inną... Extraction, a nie Extinction? Eden? Chodzi ci o to z tymi robalami i tak dalej, z tymi ząbiekami, coś takiego, to zielone takie, nie? Dziwne. Na początku, jak to zostało zapowiedziane, to się trochę raje. mówię, kurwa, będzie fajne, taki Left for Deadzik po latach. Eee, ale podobno straszna klapa wyszła. Im bliżej premiery to było tym mniej się interesowałem tym gownem. Historię. Take-Two Interactive, posiadające po całą takie podmioty jak Rockstar Games czy 2K Games, zamknęło dwa zasłużone studia, co odbiło się dosyć głośnym echem wśród branży grobej. Mówimy tutaj o Roll7, które odpowiedzialne za takie produkcje jak chociażby m.in. seria Oli Oli, Not the Hero, Dead Ends czy chociażby nawet Roller Rollerdrome, które dostało nagrodę British Academy Games Awards za najlepszą grę brytyjską. Poza po tym zamknięto także Intercept Games, które było odpowiedzialne za Kerbal Space Program 2, co rozłościło fanów i przyczyniło się do review-bombingu samej gry. A głos w całej sprawie zabrał nawet sam Michael Dawes, czyli szef działu publikacji Studia Larian. Krytykując korporację za hipokryzję wynikającą z głoszenia wszelkich populizmów odnośnie teamworku, czynnika ludzkiego, kultury, dumy, współpracy, które jednak bardzo szybko są odstawiane na bok, jeżeli w grę wchodzą słupki finansowe i tematyczne. Zarobić. Kolejną sprawę skomentował także Del Walker, czyli jeden z jury nagród Bafta, który również nie ukrywał swojego oburzenia całą sytuacją. Przy okazji wybuchu tej afery powróciły także informacje o skandalicznie wysokich podwyżkach dla dyrektora generalnego Take Two, którego wynagrodzenie wzrosło z 16 milionów do 42 milionów rocznie. Gdy matematyka więc pójdzie w ruch, to. Co? że sama podwyżka pensji tylko dla jednego dyrektora generalnego będzie aż 2,5 razy. Ile ukrad kurwa? Większa niż pensja wszystkich zwolnionych pracowników razem wziętych, bo ta po sumowaniu wynosiła niecałe 10 milionów dolarów rocznie. Internauci przy okazji zwracają uwagę na to, że nie jest to jedyna taka podwyżka w tej firmie i w związku z tym, że Take Two prawdopodobnie zaliczy niedługo związany z GTA 6 kolejny sukces sprzedażowy oraz zarobkowy, tak absurdalnym wydaje się być fakt, że większość tego zysku będzie zamiast lądowała do autorów docenionych gierek, to do kieszeni. Kurwa, CEO, CEO i chuj. Dyrektorów, którzy oszczędzają na wszystkim, na czym tylko mogą, tylko nie na własnych wypłatach. Znaczy, oszczędzają. Może nie. Oszczędzanie to źle powiedziane. Yy, obcinanie kosztów, żeby sobie kurwa wypać później kabdze, no. Każdy, kurwa, pato developer czegokolwiek wie, że to jest najlepszy sposób na zarabianie. Tak samo, jeżeli prowadzicie jakiś sklep wielobranżowy, pamiętajcie, żeby żydzić, kurwa. Na najbardziej trywialnych rzeczach, które się jebią co dwie minuty, a później zapierdalać to pracownikom z pensji, jak się rozjebie, bo to kurwa ich wina. Ale ty nie możesz stracić, widzu, pamiętaj. To jest najważniejsza rzecz w byciu dyrektorem. Opierdalaj wszystkich, tylko nie siebie. Prosta piłka. Jak zawsze jest to bardzo smutna informacja, gdy jakieś mniejsze studia... Jebane czas, ...gdy giganci wykazujący się stale antykonsumenckimi praktykami lub atakujący i dojący graczy agresywnymi mikrotransakcjami mają się bardzo dobrze, ale jest to już opowieść na inną historię. Tyle ode mnie, moi drodzy. Życzę wam bardzo miłego dnia i trzymajcie się. Cześć!